Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Słuchajcie, w końcu przyszedł czas na porządną recenzję. Będziemy testować powłoki ceramiczne. Sprawdzimy sobie, jak one się od siebie różnią, gdzie jest ta technologia, w czym tkwi problem ewentualnie i gdzie tu jest rozwiązanie tego problemu. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem powłok, gdzie tu jest różnica zarówno cenowa, jak i jakościowa, no to ten odcinek jest dla Was. Do tego testu będę używać kilka powłok ceramicznych. Wszystkie te powłoki, oczywiście nie licząc tej, której używamy na co dzień, czyli Kisho, dostałem od producentów specjalnie właśnie, żeby ten test dla Was przeprowadzić, więc tą drogą możecie w ramach wdzięczności, że producenci są skorzy, przesłać nam produkty w jakichś celach właśnie testowych, po to, żebyście mogli coś zobaczyć. Napiszcie w komentarzu, dzięki, spoko, fajnie, możemy tak działać dalej. Słuchajcie, Ultra Coat Magnite, to jest powłoka, którą miałem kiedyś okazję użytkować przez chwilę. Jeden odcinek właśnie o tej powłoce też zrealizowałem. Jest to powłoka, która bardzo mnie urzekła, przede wszystkim po takich testach, które będziecie mogli zobaczyć. Czy mnie urzekła, no to będziemy sobie weryfikować po czasie, oczywiście po zaaplikowaniu tego na naszą maskę. Clintil Admire. Jest to powłoka, która jest już raczej Wam dobrze znana, szczególnie z moich materiałów. Powłoka bardzo wysokiej jakości, jeżeli chodzi o śliskość, hydrofobowość i naprawdę dobrą reakcję wiązania z lakierem. No i przede wszystkim przyciemnienie. Efekt wizualny bardzo porządny. Kwestia aplikacji całkiem przyjemna, więc naprawdę to jest jeden z faworytów. To jest produkt, który jest dla mnie nowy. XPEL Fusion Plus. To jest powłoka marki XPEL, która sprzedaje głównie folie ochronne, ale mają też również kosmetyki oraz właśnie powłoki. No i tą powłokę w ramach testu właśnie również miałem okazję kilka razy aplikować i przyznam szczerze, kolejny bardzo ciekawy temat. To jest powłoka, na którą producent deklaruje 9 lat gwarancji, 9 lat ochrony lakieru. Także no, powinien być faworytem. Czy będzie? Wyniknie z tego testu. Na Clintil Admire 3 lata do 5 przy prawidłowej eksploatacji. Kwestia Magnite'a to jest do 4 lat, z tego co kojarzę, producent zapewnia. No i ostatnim produktem jest Kisho Glass Coating SI 811, to jest taka pośrednia powłoka, którą my stosujemy. Ja sprowadzam te powłoki bezpośrednio z Japonii i aplikujemy je już od kilku dobrych, ładnych paru lat. Także są to powłoki, które nie zawodzą, na ciemnych lakierach wychodzą perfekcyjnie, na kolorowych sprawiają, że lakier wygląda jak cukierek. Jest po prostu bardzo mocno szklisty efekt, co bardzo, bardzo lubię. Oczywiście nie jest to idealna technologia, jest ona już dosyć stara, więc te powłoki nowsze, te funkcyjne z dodatkiem grafenu, jak na przykład właśnie Admire, czy z dodatkiem jakichś specjalnych polimerów, jak na przykład Magnite, troszeczkę robią lepszą robotę, ale zobaczycie w jakim zakresie i dlaczego. Tutaj natomiast pewna niespodzianka i pewny dodatek, jako że zmieniliśmy współpracę. Będziemy aktualnie teraz współpracować z marką Deturner. Jest to marka z kosmetyków, oczywiście również polska. Będziemy mogli cieszyć się właśnie obsługą samochodów na tych produktach. Także będziecie mieli okazję zobaczyć w kolejnych materiałach co nieco więcej, dlaczego wybraliśmy akurat tą firmę na dalszy tok współpracy. No a i przy okazji wykorzystamy jeden z pierwszych produktów do testu, czyli The Only Coating. Jest to powłoka roczna, natomiast jej aplikacja, jej forma właśnie nakładania na lakier i docierania jest tak przyjemna, że musiała się tu pojawić. Nie jest to powłoka, którą można sparować z powłokami, które się bardzo mocno utwardzają na lakierze, ale mimo wszystko chciałbym, żebyście zobaczyli, gdzie tutaj też diabeł tkwi w szczegółach, bo to jest jedną z takich fajniejszych produktów, jakie w mojej firmie na pewno zagości na troszeczkę dłużej i nie tylko ze względu na współpracę. Także mamy 5 produktów, maska testowa, ja zabieram się za jej przygotowanie, aplikujemy i będziemy przechodzić do testowania. Nasza maska testowa jest przygotowana, poszła tutaj dosyć mocna korekta cuttingowa, honajowa, jedynka oraz niebieski pad. Raczej wystarczy, żeby ściągnąć pozostałości ceramik po naszych testach, mimo wszystko na naszych szkoleniach detailingowych, które realizujemy raz w miesiącu.
Korzystamy właśnie z takiej maski, żeby pokazać kursantom, jak działają powłoki, czym się różnią, więc trzeba było sobie to doprowadzić do ładu. Zaraz sprawdzimy i wyłonimy jakiś panel referencyjny, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała kwestia hydrofobowości, zachowania się wody i tak dalej. Więc odtuszczamy i finalnie będziemy przechodzić do aplikacji powłok. Słuchajcie, chciałbym, żebyście z tego testu nie doszukiwali się jakichś niuansów, że tutaj coś nam na lakierze widać i tak dalej. Nie chodzi o aspekt wizualny. Będziemy testować skuteczność pod kątem hydrofobowości oraz odporności na chemię. No i przy okazji może liźniemy też kwestie odporności na warunki i czynniki mechaniczne. Także te trzy kluczowe elementy będą dla nas istotne. Sama aplikacja jest drugorzędna, postaram się to zrobić oczywiście jak najlepiej, dlatego biorę się za odtłuszczanie, no i powoli będziemy przechodzić do aplikacji. Do odtłuszczenia, żeby nie było niedomówień, biorę sobie dedykowany odtłuszczacz, tutaj akurat Prepare Surface Preparation od Deturnera. Jest to po prostu specjalny środek do odtłuszczania lakieru. Nie jest to tylko czysty alkohol izopropylowy, dzięki czemu mamy trochę więcej tych właściwości odtłuszczających. Oczywiście sprawdzimy, czy faktycznie uda nam się to wszystko idealnie wyjałowić. Ewentualnie podejmiemy dalsze kroki do lepszego przygotowania tej powierzchni. No jak mamy to porównywać, to jest to dosyć istotne. Chwilę z polerowaniem. Dobra, mamy zaaplikowane wszystkie powłoki. Zacząłem sobie, jak mogliście zobaczyć, od Kisho. Jest to powłoka, którą się kładzie na mokro. Czas dotarcia przy 20 stopniach, tak jak tutaj mamy, to około 5 minut, więc mogłem sobie pozwolić na zaaplikowanie całej reszty w międzyczasie. Admajer, 30 sekund do minuty. No tutaj akurat minęło około 60 sekund i problemu z dotarciem nie było. XPEL Fusion, tutaj troszeczkę za długo poleżał, trzeba było go rozpuścić pozostałą powłoką i wówczas problem z dotarciem był zniwelowany. Całkiem szybko i sprawnie to poszło. UltraCoat podobnie, natomiast bardzo fajnie się zachowuje deturner. Jego docieramy praktycznie od razu, można powiedzieć trochę jak Quick Detailera. I efekt śliskości czuć od razu, jest po prostu wyraźny boost śliskości. No, typowo jak dla Quick Detailerów, ale zobaczycie mimo wszystko, jak to się będzie zachowywało w porównaniu do calami, które się utwardzają na lakierze. I a propos tego utwardzenia. XPEL Fusion wymaga 48 godzin utwardzania. UltraCoat Magnite zapewne też minimum 24, tak jak i Clintel Admire. Choć dla Clintel Admire, przyznam szczerze, mieliśmy okazję wypuszczać auta testowo oczywiście, jakiś tam zbieg okoliczności po prostu. Od razu po aplikacji takiej powłoki, mam na myśli w przeciągu 3 godzin, samochód pojechał na deszcz, wrócił i powłoka działała rewelacyjnie. Zresztą chłopaki z Clintla wiedzą, że nawet zdjęcie właśnie z tej próbki wykorzystuję na swoich szkoleniach, bo byłem aż tak bardzo zdumiony tym efektem. Kisho wymaga tydzień utwardzania, tyle nie będziemy czekać. Ja oczywiście magię kina zrobię, zostawię sobie ten panel, wystawimy go na słońce, żeby to się przez 2 dni wygrzało, żeby dopiero wtedy móc w 100% oceniać ten efekt. No i będziemy sobie mogli porównać działanie tych produktów, jeżeli chodzi o zabezpieczenie lakieru i odporność na chemię i takie różne fajne, ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że dla Was również ciekawe będą. Jeżeli chodzi o dotarcie, mamy tu już wszystko załatwione. Ja jeszcze sobie ewentualnie ostatnie szlify tutaj poprzeglądam. Tak jak mówię, nie patrzymy na efekt wizualny. Zależy nam tylko i wyłącznie na efekcie działania tych powłok pod kątem chemicznym i fizycznym.
Ta część testu, myślę, na razie jest z głowy. My musimy uzbroić się w cierpliwość, kilka dni poczekać, żeby móc zweryfikować działanie tych powłok. A wy będziecie mogli to zobaczyć dosłownie za 5 sekund, bo kolejną sceną będzie już gotowy produkt. Oczywiście dla każdego z produktów użyliśmy osobnego, nowego aplikatora, tak samo jak i ściereczki. Z każdym produktem były używane nowe, inne, także nie powinno być z tym problemu, żeby nam się gdzieś coś w jakiś sposób nie chciało połączyć. Mamy też podwójnie zrobioną taśmę, więc nie było mowy o najechaniu na sąsiadujący element. Ogólnie przyszło to dosyć przyjemnie, łatwo i bezproblemowo, także mam nadzieję, że test wyjdzie zgodnie z oczekiwaniami. Dobra, cześć Wam. Mamy czwartek, minęło ponad 48 godzin od aplikacji powłok. Co prawda poza kamerą jeszcze zrobiłem drugą warstwę, dlatego że tutaj wskazówka w ultrakołcie była taka, żeby nanieść dwie powłoki na raz, więc zrobiliśmy sobie taką kanapkę. W tej części górnej, z Waszej perspektywy będzie to dolna sekcja, mamy jedną powłokę, z tej strony mamy dwie warstwy i tutaj będzie dosyć mocna różnica wizualna. Mamy bardziej przyciemniony lakier, jeżeli chodzi o śliskość. Aż tak dużej różnicy nie wyczuwam. Natomiast, żeby było sprawiedliwie, zrobiłem to samo dla każdej z powłok. Nakleiłem taśmę i każda powłoka została podwójnie naniesiona. Też zweryfikujemy, czy jest sens warstwować wszystkie powłoki, czy tylko te, które producent w taki sposób sobie zaprojektował. Ostatnim elementem, który zrobiłem jeszcze poza kamerą, to naniesienie ceramic boostera na powłokę Kisho. To jest zalecenie producenta. W przypadku tamtych pozostałych powłok nie ma takiego zalecenia, a wręcz w przypadku nawet Clintel Admire sugestia jest taka, żeby nic nie nakładać, że tutaj powłoka ma sama sobie na zewnętrznej warstwie działać, nie potrzebuje żadnego wsparcia. Jeżeli chodzi o aplikatorki, Clintel Admire, dosyć twardy, kropelek było kilka, no na zaaplikowanie takiego kawałka już czuć, że ten aplikator jak robił się taki dosyć szorstki. Raczej do ponownego użycia, no bo jest tylko taka mała powierzchnia, ale po całym samochodzie byłbym zdecydowanie do wyrzucenia. X-Pel. Tutaj tych kropelek było dosyć mało, więc przyznam szczerze, ten aplikatorek był taki dosyć delikatny, w związku z czym ta mikrofibra nie jest aż tak mocno zabita. Natomiast Ultra Coat Magnite, no tu już jest dosyć twardo, raczej nie będzie się to nadawało na lakier, więc tutaj mamy niestety jednorazówkę. Deturner The Only Coating, tutaj nie ma żadnego utwardzenia, więc możemy śmiało ponownie użyć takiego aplikatora. Jeżeli jest on czysty, to już raczej w ramach ciekawostki. Ja natomiast teraz przejdę do ściągnięcia tasiemek tych środkowych, żeby zobaczyć różnicę w wyglądzie lakieru. No tu oczywiście trochę klej może nam popsuć szyki z tasiemek, mam nadzieję, że mimo wszystko coś wyłonimy. Ja natomiast pierwsze co widzę, to bardzo mocne przyciemnienie na powłoce Kisho razem z boosterem w stosunku do elementu, który miał na sobie taśmę. Oczywiście na Clintlu widać dokładnie ten sam efekt. Tutaj co prawda, jako że to była powłoka na mokro, no to siłą rzeczy trochę tego produktu nam wpłynęło pod tą taśmę. Nie zrobiliśmy tego super szczelnie, ale tak jak mówię, będziemy testować działanie pod kątem chemicznym tych powłok i pod kątem ewentualnej odporności fizycznej. Także będziemy testować sobie 5 paneli, ale dwukrotnie, dlatego że mamy te dwie warstwy, tak jak wspomniałem wcześniej. Odklejamy dalej. No i tutaj byłem najbardziej ciekawy, tu mamy dosyć mocne zmatowienie po papierze ściernym. Jak przygotowywałem tą maskę, no to delikatnie sobie tu przeszlifowałem papierem 2000. Korekta jednoetapowa tego nie zdjęła, więc troszeczkę jeszcze tu zostało. No i przyznam szczerze, powłoka X-Pel Fusion, no fajnie to przykrył. Wiadomo, raczej nie do wydania klientowi, ale już na taki stan, że widać tą różnicę. Pod tasiemką jest to zdecydowanie bardziej widoczne, ale samo przyciemnienie naprawdę bardzo ładne, tak samo zresztą w Clintlu. Jedziemy dalej. Ultra Coat Magnite. No i teraz tak, jeżeli chodzi o Magnite'a, mam wrażenie, że lakier jest najbardziej głęboki, najbardziej ciemny, choć też X-Pel bardzo mocno się wyróżnia. Ale tutaj ta głębia jest bardzo wysoka, choć dotarcie tej powłoki było najbardziej wymagające. Tutaj największe znaczenie miał czas dotarcia. Przy Ultra Coat Magnite, jeżeli pokusicie się o zakup takiej powłoki, po prostu skupcie się na tym, żeby to dotarcie było w miarę szybkie, żeby nie zostawiać tego na za długo, bo wówczas powstają delikatne problemy. Ale nawet sam deturner, który tutaj był jako taka powłoka roczna, taki bardziej quick detailer tak naprawdę, jeżeli chodzi o swoją strukturę, no też przyciemnił na lakiem, też sprawił, że ten lakier wygląda bardzo dobrze. Podwójna warstwa specjalnie nie wpłynęła na nic, ale zobaczymy, czy wpłynie na cokolwiek, jeżeli chodzi o działanie. Słuchajcie, biorę sobie wodę demineralizowaną, opryskiwacz, no i sprawdzamy hydrofobowość. Tutaj ceramic booster jest na wierzchu,
więc zobaczymy sobie kropelkowanie. Myślę, że nikogo to nie dziwi, że te kropelki są naprawdę bardzo ładne. Panel referencyjny jest tutaj powyżej, możecie sobie zobaczyć, mamy coś tam nam hydrofobuje. Ten lakier nie jest idealnie wyjałowiony, był on po prostu bardzo dużo razy zabezpieczany, polerowany, w związku z czym ten lakier nie jest idealnie wyjałowiony, ale mimo wszystko różnica jest bardzo, bardzo, bardzo znacząca. Jedziemy teraz Clintl. Tutaj oczywiście na dole mamy, tak jak powiedziałem, podwójną warstwę powłoki, ale tutaj ja różnicy osobiście nie dostrzegam. Mam wrażenie, że te kropelki są jednakowe na całej powierzchni. Jedziemy dalej. Clintl Admire. Pierwsza warstwa. No tutaj hydrofobowość, przyznam szczerze, jest bardzo wybitna. Spróbujemy jeszcze to trochę bliżej tutaj. Zobaczcie, już widać zdecydowaną różnicę. Samo Kisho z boosterem nie ma takiej hydrofobowości jak Clintl Admire. To już widać, że ta powłoka lepiej będzie się sprawować, będzie lepiej działać. Choć, tak jak powiedziałem, Kisho wymaga tygodniowego utwardzania, wtedy ma pełną moc działania. Clintl Admire jest powłoką, która działa bardzo szybko. Jak testowaliśmy to nawet już po 2 godzinach od aplikacji, jest w stanie skutecznie działać, chronić i nie zmyje nam się z lakieru. Natomiast to jest tylko test wody. Więc tutaj dla Kisho no można by się pokusić o ewentualnie dodanie czegoś większej, na przykład lepszego topcoatu. Jedziemy, podwójna warstwa na Clintl Admire. Czy jest jakaś różnica hydrofobowa? Nie, jest tak samo bardzo dobrze. Tak samo bardzo dobrze. Zobaczcie sobie różnicę na panelu z taśmą, jakie tu mamy kropelki, a z drugiej strony nie mamy nic. Jedziemy dalej. Mamy XPL-a. Pierwsza warstwa, bardzo podobnie do Clintl Admire. Woda nam kropelkuje bardzo szybko, niesamowicie chce uciec z tego lakieru, czyli efekt jest bardzo porównywalny do powłoki z dodatkiem grafenu. Przyznam szczerze, takie testy bardzo lubię, bo pokazują one wprost działanie tych powłok i to, jak się będą zachowywać u klienta na samochodzie. Także no to mamy już swoich faworytów. Jedziemy UltraCoat. Jeżeli chodzi o porównanie dwóch warstw do jednej warstwy przy XPL-u, nie widzę żadnej różnicy na etapie samej wody. Jedziemy UltraCoat Magnite. Pierwsza warstwa bardzo podobnie do powłok XPL-a oraz powłok Clintl. Jeżeli chodzi o podwójną warstwę, jeżeli chodzi o wodę, to nie widzę tu żadnych różnic. OK. Lecimy do Turnera. Myślę, że tutaj też można się spodziewać podobnych efektów. W końcu taka jest jego rola, że ma odpychać bardzo dobrze wodę. Choć przyznam szczerze, że przy deturnerze te kropelki nie są tak równiutkie, jak przy tych powłokach z utwardzeniem. Fajnie odpycha tą wodę, ale kropelki mogłyby być bardziej równe, choć przyznam szczerze, może to zależeć od atomizacji samej wody. Dobra, to miał być po prostu test hydrofobowy. Każda powłoka ten test zdała. Myślę, że tutaj nikt nie będzie tym zdziwiony. Natomiast zobaczymy sobie teraz, jak będzie to się zachowywało z chemią, z rozpuszczalnikami. Finalnie to ma nam dać pewien obraz sytuacji pod kątem utrzymania się na lakierze. No bo nie oszukujmy się, ta trwałość wynika właśnie z odporności na chemię. Samochody przecież jeżdżą po soli, jeżeli chodzi o okres jesienno-zimowy. Samochody są myte przecież środkami zasadowymi, kwasami, różnymi preparatami, które są dostępne czy to na bezdotyku, czy w domowym garażu. Ja do takich testów używam alkoholu izopropylowego. Teraz użyjemy sobie stężenia 50% z uwagi na to, że chcę zobaczyć po prostu im wyżej, jakie będą efekty, jakie będą różnice. Więc bierzemy sobie alkohol izopropylowy, który na powłokach ceramicznych wcale nie chce hydrofobować. On będzie bardzo taki tłusty, przez co zobaczymy sobie, która powłoka szybciej, czy w ogóle będzie w stanie nam w ogóle alkohol zdjąć. Jedziemy 50 Kisho. Tu mamy jedną warstwę. Tu mamy dwie warstwy z boosterem. Czy widać jakąś różnicę? Słuchajcie, mam wrażenie, że różnicy nie ma, jeżeli chodzi o jedną czy dwie warstwy z boosterem. Widać, że chce nam ta powłoka zrzucić z siebie, ze swojej powierzchni, ten alkohol 50%. Sprawia, że powstaje hydrofobowość. Przy dwóch warstwach widzę, że robi to dużo szybciej. Jednak ta woda z tym alkoholem chce uciec z tej powierzchni. Na dwóch warstwach robi to po prostu skutecznie. Tutaj ta tafla wolniej się kurczy, a za chwilę będzie chciała uciec w
jak najmniej pokryte miejsca, albo jak najbardziej takim szlaczkiem, który właśnie powoduje te odpychanie tej wody, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. To jest dosyć typowe. Tutaj przy alkoholu 50% raczej złych objawów nie ma się co spodziewać, ale efekt hydrofobowy mieliście okazję zobaczyć. Zobaczymy, jak radzi sobie Clintle Admire na jednej warstwie. O, no i tu zobaczcie, tu już jest różnica diametralna. Zachowuje się to praktycznie jak woda, pomimo że strzelamy alkoholem na jednej warstwie. Lecimy dwie warstwy, jakaś różnica? Ocencie sami w komentarzach. Ja natomiast różnic w ogóle nie dostrzegam. Ta powłoka z alkoholu 50% nie robi sobie totalnie nic, jakby po prostu zrzucał z siebie wodę. XPEL Fusion. Odpychanie alkoholu 50%. No mam wrażenie, przyznam szczerze, że Clintle robi to troszeczkę szybciej na jednej warstwie. No, dwuwarstw. O, tu już widać różnicę. Zobaczcie, w jaki sposób redukuje się tafla wody z alkoholem na jednej warstwie, a na dwóch warstwach. Tutaj robi to dużo szybciej. Czyli już widać, że warstwowanie takiej powłoki będzie miało znaczenie, na przykład przy XPEL-u. Clintle Admire nie do końca, tamten efekt już przy jednej warstwie jest bardzo dobry, czyli mam wrażenie, że Clintle Admire po prostu wypełnia bardzo dobrze pory lakieru, powodując idealnie równą płaszczyznę. XPEL bardzo dobrze sobie radzi, w dwóch warstwach wręcz rewelacyjnie. Jedziemy Ultra Coat Magnite. Tutaj na jednej warstwie odpychanie zbliżone do Clintle Admire. Dwie warstwy. No i tu jest bardzo podobnie. Zobaczcie, szybciej, zdecydowanie szybciej ucieka woda i ta tafla spływa z lakieru. Na dwóch warstwach niż na jednej. To było też do przewidzenia, podobnie jak w poprzednich testach. Natomiast póki co najlepiej wypada Clintle Admire, bo w jednej warstwie radzi sobie tak samo jak pozostali w dwóch warstwach. Deturner, The Only Coating. Zobaczcie, tu mamy powłokę, która jest powłoką szybką, prostą, łatwą, bez utwardzania, a jednak odpychanie wody z alkoholem na dwóch warstwach też jest troszeczkę szybsze niż na jednej warstwie. To można zauważyć, jest to dosyć wyraźne, ale robi to skutecznie. Robi to bardzo podobnie jak na przykład powłoka Kisho SI 811, którą tam mogliśmy zobaczyć. To było takie porównanie alkoholi rozcieńczonych z wodą w proporcjach 1 do 1. Teraz bierzemy sobie, słuchajcie, alkohol 100%. To jest 100% IPA, czy tam 99, tak to chyba na tych etykietkach alkoholi jest określone. Ja tu natomiast wlałem bezpośrednio cały z butelki, z baniaczka preparat. Słuchajcie, nie będę tego przecierać, bo taka IPA raczej nie zrobi krzywdy. Natomiast po alkoholu 100% możemy się spodziewać już jakichś plam, już ewentualnie nadgryzienia tych powłok. Także zobaczymy, czy będą jakieś różnice. Ja tutaj dosyć sporo już mogę sobie odczytać z tych powłok. Już gdzieś coś mi skłania do pewnych przemyśleń. Zobaczymy, jak to będzie przy alkoholu 100%. No tu ten alkohol, zobaczcie, jest bardzo tłusty dla tego powierzchni. Jeśli chodzi o zrzut, no to tutaj praktycznie nic się nie dzieje. Mamy dosyć mocną taflę, wyraźną. Na dwóch warstwach zobaczmy, co się dzieje. Z boosterem, no nie ma tu żadnej różnicy. Ten alkohol będzie tutaj stał i raczej szybko z tej powierzchni nie ucieknie. Kisho w tym przypadku wypada blado, ale jest to bardzo podstawowa powłoka, nie jest to powłoka, na którą nie wiadomo, jaką kolejkę klientów mamy. Jest to powłoka, która daje bardzo fajny efekt wizualny, trwałością, nie grzeszy, dlatego 2 lata gwarancji my nam dajemy maksymalnie. Ona finalnie ten alkohol będzie chciała usunąć, bo widać delikatnie ta krawędź się coraz bardziej przesuwa, ale jest to bardzo powolny proces, ale zostawimy ten alkohol, niech sobie trochę podziała. Clintle Admire, warstwa numer 1. Zobaczmy, co się dzieje. Zobaczcie, że ta tafla zaczyna się bardzo szybko kurczyć i ona będzie starała się jak najszybciej uciec z tej powierzchni, czyli sama powłoka Clintle Admire chce jak najszybciej zrzucić z siebie rozpuszczalnik, jakim jest alkohol. Jest to bardzo dobre. Zobaczcie, że tutaj nie mamy żadnych śladów po tym alkoholu, a finalnie za chwilę w ogóle tego alkoholu na powierzchni nie będziemy mieli. Warstwa numer 1. Lecimy. Dwie warstwy. Ocencie sami różnicę. Tu mamy delikatnie przechył. Być może samo wyprofilowanie maski będzie tutaj niezbyt obiektywne, ale przyznam szczerze, wygląda to bardzo podobnie. Wiadomo, że ta woda ucieka po prostu w kierunku, w jakim jest przechylona delikatnie maska, ale robi to tak samo skutecznie jak pierwsza warstwa, więc dla mocnych rozpuszczalników raczej różnicy nie będzie, czy to jest jedna warstwa, czy dwie warstwy. Bardziej może pod kątem kropelkowania, choć dla Clintle Admire różnicy, tak jak ustaliliśmy wcześniej, nie było. XPEL Fusion Plus. Tutaj różnica na alkoholu 50% była. Zobaczymy, jak to jest przy sepce. Aplikujemy sobie taki alkohol
No i sprawdzamy, co się dzieje. Zrobimy sobie ten całej powierzchni, żeby mniej więcej zobaczyć różnicę między jedną a dwoma warstwami. Tutaj widać, że XPEL zrzuca z siebie ten alkohol, że ta tafla ucieka właśnie w te miejsce, które jest najbardziej łatwe do osiągnięcia, tak to określmy. Więc robi to skutecznie. Mam wrażenie, że Clint Ladmire robił to troszeczkę lepiej, więc pod kątem odporności na chemię tutaj Clint Ladmire moim zdaniem będzie troszeczkę lepszy, jeżeli chodzi o rozpuszczalnik, jakim jest alkohol. Oczywiście, zaraz możecie napisać w komentarzu, że ok, ale co to za test, skoro nikt alkoholem auta nie będzie myć. Ten test ma Wam pokazać to. Zobaczcie, że tutaj alkohol został na powierzchni, tutaj nie i tutaj już też praktycznie nie. Ma to uzmysłowić pewną zasadę, że radzi sobie ten i czy inny produkt w taki czy inny sposób z produktami chemicznymi, z rozpuszczalnikami, z produktami zasadowymi, z kwasami. Będziemy sobie oczywiście zaraz testować kwasy i zasady, ale chodzi o pewne założenie. Jeżeli ten produkt odpycha chemię ostrą, mocną, tłustą, to znaczy, że na drodze też będzie to skutecznie robił. Kolejną powłoką, jaką mamy do przetestowania z IPOM setką, jest Ultra Coat Magnite. Jedna warstwa, dwie warstwy. No i zobaczmy. Jedna warstwa radzi sobie bardzo zbliżenie do poprzednich powłok. Dwie warstwy radzi sobie tak samo. Tutaj różnicy między tymi powłokami nie będzie, ale jest dosyć wyraźna linia odcięcia, jeżeli chodzi o kwestię wizualną i właśnie to przyciemnienie. Więc wydaje mi się, że poza tym kwestią wizualną i zrzutem wody różnic tak naprawdę nie ma. Czy warto nakładać w takim razie dwie warstwy? Póki co mój test pokazuje, że nie do końca, bo przy drugiej warstwie zawsze coś może wyjść nie tak, zawsze może nam gdzieś powstać właśnie ta tęcza, zawsze możemy czegoś nie umieć dopolerować, z czymś się namordować. Przy jednej warstwie działa to naprawdę skutecznie, jeżeli chodzi o reakcję z chemią. Przynajmniej na tą chwilę tak to właśnie wygląda. Deturner. Sprawdźmy, czy poradzi sobie z alkoholem setką. No przyznam szczerze, fajnie idzie. Słuchajcie, tafla nie idzie tak fajnie, wyraźnie jak w pozostałych powłokach. No ale jak wrócimy się do Kisho, zobaczcie sobie jeszcze raz panel Kisho, no to tutaj ta tafla cały czas stoi. Ona no, nie odepchnęła nam tego alkoholu. A wracamy z powrotem do deturnera i zobaczcie, że deturner zrzuca z siebie, ze swojej powierzchni alkohol setkę. Także szacunek dla tak delikatnej powłoki, tak łatwej, tak przyjemnej, tak taniej przy okazji. Jest naprawdę ciekawie. To jest coś, co bardzo mocno zaczyna mnie zastanawiać. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani, zrobimy to samo z wózkami. Damy klasycznie Fusso, czyli takiego króla, jeżeli chodzi o trwałość. Zobaczymy, jak on sobie będzie radził z tymi produktami. Damy różne inne ciekawe woski, naturalne przy okazji też. Zobaczymy, czy się zjedzą po takim alkoholu, czy nie. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli taki test Wam się podoba, to napiszcie w komentarzu, że chcecie tą samą akcję zrobić z woskami bądź z innymi powłokami. Na pewno macie jakieś swoje ulubione. Ja napiszę to producentów, żeby wysłali nam produkty i zrobimy ponownie test. Jeżeli Wam się podoba i wyrazicie to łapkami w górę, to coś takiego zorganizujemy, nie ma problemu. Ja natomiast przetrę te wszystkie powierzchnie. Zobaczymy sobie finalnie, jak wygląda powierzchnia po tym alkoholu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Admire, nic. Zero plam, zero śladów. Powierzchnia jest idealnie równomierna. Kisho. No i teraz zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale mamy tą łunę w miejscu, gdzie alkohol leżał. Wygląda to trochę jak water spot, ale moim zdaniem jest to nic innego jak delikatnie nadpalona powłoka ceramiczna. Czy jest usunięta? Na 100% nie. Ale delikatnie się nadgryzła. Jeżeli wysuszymy to do zera, albo dotrzemy to troszeczkę bardziej, to ten efekt się niweluje. Ja generalnie wiem, czego się spodziewać, bo te testy robię na swoich szkoleniach, na które Was serdecznie zapraszam. Najbliższe szkolenie zaczyna się u nas od... Tu Wam się wyświetli, bo daty nie pamiętam. To jest szkolenie 4-dniowe, na którym uczymy przygotowania lakieru, polerowania, szlifowania, zabezpieczenia, właśnie też z takimi testami, całego detailingu wnętrza, oklejania foliami oczywiście w podstawowym zakresie oraz całego marketingu biznesowego, który jest niezbędny do tego, żeby interes ten miał prawo działać. Także ja jestem świadomy tego, co tu się wydarzy, bo tych testów przeprowadzałem już wiele. Natomiast ta plama zniknęła, ale ta plama zwykle pojawia się właśnie w słabszych powłokach. Te lepsze w zupełności tej plamy nie posiadają. Oczywiście nierówne szanse, dlatego że na tej powłoce ten alkohol leżał najdłużej. Ale nie szkodzi. Mimo wszystko ta powłoka nie chciała tego alkoholu z siebie zrzucić, więc ma po prostu pecha. Tamtego alkoholu, jak widać, nie ma. Przechodzimy do przecierania XPEL-a. Na XPEL-u czy mamy jakieś plamy?
Na XPL-u nie ma nic, nie ma żadnego śladu. Zobaczcie sobie, jak wygląda wilgoć tam, gdzie powłoki nie ma, jak wygląda wilgoć tam, gdzie powłoka finalnie jest. Jeżeli chodzi o Ultracoata, podobnie, zero plam, zero śladów. The Turner to jest takie miejsce, właśnie, które mnie najbardziej ciekawi pod tym kątem, bo tej powłoki nie testowałem, ale przyznam szczerze, nie ma tutaj żadnych śladów. Czyli widać, że nawet alkohol 100% na tą powłokę The Turnera, the only coating, no nie zadziałało jakoś specjalnie źle, nie wpłynęło negatywnie na powierzchnię, przynajmniej na tym etapie naszych wstępnych testów. Co teraz bierzemy? Mamy alkohole, weźmy sobie zasadę. Przecież każdy z nas używa APC do czyszczenia samochodu, szczelin, zakamarków, czy może owadów. Sprawdźmy, czy takie zasadowe APC, tu mamy akurat od Clintl, w proporcjach 1:10, będzie w stanie wpłynąć na powierzchnię, w jaki sposób będzie chciało nam to odpychać, tą zasadę. Jeżeli chodzi o Kisho, no tutaj mamy taflę, zasada generalnie sama w sobie jest bardzo mało hydrofobowa, w sensie nie jest w stanie się odpychać, jest zbyt tłusta, no ale zobaczmy, jak sobie radzą pozostałe powłoki. Mamy Clintl, jedna warstwa, Clintl warstw dwie i tu już zobaczcie, podobnie jak z alkoholem, kurczy się nam ta plama, ona chce się jak najbardziej związać ze sobą, żeby uciec z powierzchni, także efekt hydrofobowy wyraźny, widać, że ta zasada w zupełności nic nie wpływa na powierzchnię, że ta tafla robi się coraz mniejsza, aż finalnie znajdzie sobie miejsce do tego, żeby zniknąć z lakieru. Tutaj ma te ujście, tutaj w tym miejscu mamy ten, jest taki mały ciurek wody, a tutaj po prostu będzie się kompresować. XPL Fusion Plus. Jedna warstwa, warstw dwie. Zobaczmy, jak sobie radzi ta powłoka na zasadę. I tu jest bardzo podobny efekt jak przy Clintl Admire. Choć Clintl Admire lepiej sobie radzi z zasadą na tym płaskim panelu, dlatego że tutaj ta zasada, te APC nie kurczy się tak intensywnie. Wręcz mam wrażenie, że w ogóle się nie kurczy. Czyli tutaj odpychanie chemiczne dla XPL-a. O, widzicie, tu macie tą wyraźną różnicę w tonacji, w tym jak się rozłożała wilgoć, mam nadzieję, że to na kamerze widać. Więc tu mamy jedną warstwę, tu mamy dwie warstwy, taki dowód organoleptyczny. Zobaczymy, czy będzie to samo na Ultracoacie. Póki co, zobaczcie, jak wygląda APC na Clintl Admire, a jak wygląda na XPL-u. Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, z czego to wynika i co przez to możemy finalnie rozumieć. Jedziemy. Ultracoat Magnite. Oglądamy, co się dzieje. Słuchajcie, Ultracoat Magnite, jak on sobie radzi? Wstępnie widzę, że radzi sobie jak XPL. Być może troszeczkę lepiej, trochę szybciej chce to zrzucać. Niestety, no mamy krzywo tutaj, więc ma ujście ta zasada, te APC, albo to APC. Możecie mnie poprawić, jak ktoś jest polonistą. Natomiast widać, że radzi sobie lepiej niż XPL. Oczywiście, jak wrócimy się do XPL-a na tę podwójną warstwę, no to widać, że tutaj te APC dosyć intensywnie spłynęło, została tylko połowa, ale też mamy z górki. Na płaskim panelu, no mamy plamę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda przy Clintl Admire. No praktycznie nie ma APC, znalazło w końcu ujście. Jeśli chodzi o XPL-a, no to tu znalazło ujście. Leci ciurkiem ten płyn, ale nie robi tego tak dobrze jak Clintl Admire. I to jest dla mnie jeden z takich wyznaczników. Radzi sobie Ultracoat Magnite bardzo podobnie do XPL-a, na może ciutek lepiej. No tutaj w końcu gdzieś tam te ujście pod wpływem właśnie kąta pochylenia maski się znalazło. The Turner. Zasada, lecimy, patrzymy, co się dzieje. Tutaj The Turner ma najłatwiejsze szanse, dlatego że jest największy pochył, ale przyznam szczerze, jak patrzę na krawędzie tej plamy, no to nie widzę w ogóle żadnego odpychania. Nie ma tutaj żadnej reakcji, po prostu pod wpływem grawitacji płyn nam zjeżdża. Czyli już widzę, że The Turner The Only Coating nie będzie specjalnie dobrze funkcjonował z produktami zasadowymi pod kątem odporności na nie. Czy będzie się wypłukiwać, zaraz zobaczymy po przetarciu, ale wiemy, że jednak to odpychanie nie będzie dosyć skuteczne, przez co siłą rzeczy można się spodziewać, że najwięcej absorbować chemii, najwięcej ona będzie mieć czasu na reakcję, najwięcej będzie ona negatywnie chciała wpływać na naszą powierzchnię. Najlepiej radzi sobie Clintl Admire i to jest jeden z powodów, dlaczego my bardzo często tą powłokę stosujemy, pomimo że współpraca z Clintl między nami się zakończyła. Oczywiście współpraca marketingowa, bo sentyment i samo użytkowanie produktów jak najbardziej u nas będzie występowało. Natomiast marketing będziemy realizować sobie już osobno. To jest taki dowód na to, że wcale nie chodzi o zapłacenie nam za promowanie, za propagowanie produktów, tylko my realnie najpierw testujemy te produkty, sprawdzamy, w jaki sposób one się zachowują i jeżeli przejdą one falę testów u nas naprawdę na fajnym poziomie, to my bierzemy takie produkty na pokład i możemy Wam z czystym sumieniem i z dumą prezentować i proponować, więc Wy sami ocencie,
jak te produkty wypadły. Macie tu szybką jeszcze przebitkę, który produkt jak wygląda, jak leży, a ja za chwilę przechodzę do kwasu. Dobra, sprawdzimy, czy zasada APC zrobiła cokolwiek z naszą powierzchnią. Clintle Admire. Zero plam, dolna partia, podwójna. Zero plam, kiszo. No tłusto, tutaj po prostu mamy APC. Żadnej plamy nie widzę, ale nie wygląda ta powierzchnia zbyt estetycznie. Mam wrażenie, że no, widać różnicę między dwoma powłokami, czyli podwójna warstwa ma znaczenie, nawet w przypadku kiszo. Ale finalnie, no zobaczcie sobie, jak wygląda wilgoć na panelu z tej strony, a wilgoć na panelu przy Clintle Admire. Jest to bardzo dużo, bardzo duża różnica, bardzo zasadnicza. XPEL Fusion, dalej bardzo dużo APC tu jest. Przecieramy. Czy powstała jakaś plama? Coś powstało, słuchajcie. Mamy tutaj taki bardzo nieregularny zakres takiej plamki, więc już jest szansa, że to nam troszeczkę nadgryzło tą powłokę. Ale nie będziemy wyrokować. Mimo wszystko musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na tej powierzchni, choć zobaczcie, jest bardzo wyraźna różnica między jedną a dwoma warstwami. Na dwóch warstwach, okej, to już wiem, o co chodzi. Muszę Wam to mimo wszystko wyjaśnić. Chodzi o to, że jak tu przecieram APC, to trochę tego APC na powierzchni zostaje. A tutaj przecież tego APC w ogóle nie było, bo one spłynęło. W związku z czym tu można powiedzieć, że przetarłem tylko wilgoć. Tak samo widać to tutaj. Tutaj mamy pewne plamy, ale to pewnie zapewne jest APC, a tutaj stąd te APC spłynęło, podobnie jak właśnie z ultrakołta. Czyli tutaj możemy się spodziewać tego samego efektu, że tam, gdzie mamy jeszcze to APC, zostanie nam pewien ślad po tym APC, a tam, gdzie tego APC nie ma, zostanie nam tylko wilgoć i jest dokładnie tak, jak właśnie powiedziałem. Więc mimo wszystko jakieś różnice są. Clintle wypada w tym wszystkim najlepiej. Przecieramy jeszcze deturnera. Sami ocencie, jak wygląda powierzchnia po tym przetarciu. I stwierdźcie, która finalnie warstwa i w jakim zakresie będzie najlepiej działała. Przy dwóch warstwach działa to najlepiej. Przy jednej warstwie, przy Clintle działa to najlepiej. A stan faktyczny możecie ocenić teraz. Ja natomiast biorę kwas i zobaczymy, jak to będzie z kwasem. Słuchajcie, ja sobie to jeszcze odtuszczam alkoholem 50. Po to, żeby były równe szanse. Jednak wiecie, jak to jest. Kwas neutralizuje zasadę i odwrotnie, więc postaramy się, żeby na powierzchni nie było żadnych nieprawidłowości. No, tu muszę przyznać, XPEL pojedyncza warstwa, albo zostało nam jeszcze trochę tego APC, ale mamy tu jakieś takie nieprawidłowości. Nie wygląda ta powierzchnia jakoś spektakularnie. Teraz już trochę lepiej, czyli trochę nam tam po prostu produktu jeszcze zostało. Tak samo tu bardzo dużo nam zostało produktu. Także docieramy sobie to ipką. No ale muszę przyznać, jestem bardzo zdumiony deturnerem. Że kurde, skubaniec jeszcze siedzi, jeszcze nie ma z tym problemu, pomimo że wleciały dwa alkohole plus APC zasadowe. Dobra, kwas. Kwas 1 do 10, Clintech. Sprawdzimy, jak działa na kiszo. Na kiszo, no podobnie jak zasada, nie ma różnicy, ale zobaczcie, jak radzi sobie Clintle Admire na jednej warstwie, na dwóch warstwach. Odpycha to dosyć intensywnie. Mam wrażenie, że podobnie jak alkohol 50%. XPEL Fusion, jak sobie poradzi? No, nie jest to tak gwałtowne odpychanie. Widać, że będzie próbował tą plamę, tą taflę zrzucić z siebie, ale no wyraźnie Clintle Admire przewyższa nad nimi. Ultracoat Magnite. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Jedna warstwa, dwie warstwy. No i tu widać różnicę. Dwie warstwy dosyć intensywnie zrzucają z siebie ten kwas. Jedna warstwa tu znalazła ujście. No i już automatycznie, szybko cały ten płyn będzie chciał uciec z powierzchni. Więc bardzo ładnie. Natomiast Clintle Admire radzi sobie najlepiej porównywalnie z ultracoatem. Natomiast XPEL niestety przy jednej warstwie średnio, przy dwóch warstwach nadal ten płyn tutaj jest. Więc nie jest to topówka na tą chwilę w tym teście. Deturner. Sprawdźmy, jak sobie poradzi z kwasem. No z kwasem, jak widzę, na razie radzi sobie najgorzej. Póki co testy przechodził bardzo pozytywnie. Tutaj niestety jest szansa, że będzie słabo.
ale nie spodziewamy się za dużo, jest to nadal powłoka roczna, szybka, łatwa i przyjemna. Oczywiście, karty charakterystyk dla tych produktów są różne i one mogą wymagać utwardzenia światłem UV, mogą wymagać tygodnia przynajmniej kuracji i tak dalej, żeby mieć pełnoprawną formę działania, więc to jest test taki, który byłem w stanie Wam zaproponować w dosyć krótkim okresie czasu. Ja natomiast zmierzam do tego, że mamy produkty, które nie wymagają tygodnia kuracji, mamy produkty, które nie wymagają dwóch warstw, mamy produkty, które nie wymagają top coatów, mamy produkty, które są łatwe, w miarę tanie, no i sami ocencie, jak działają. I tutaj wskazuję nie bez powodu na Clintil Admire. Oczywiście nie chcę ujmować innym produktom, bo tutaj XPL naprawdę urzekł mnie wieloma aspektami, ale mimo wszystko produkty alternatywne również mają gdzieś tą swoją moc. Ja natomiast przejdę do przetarcia tych powierzchni. Zobaczymy, czy kwas w jakikolwiek sposób znowu negatywnie wpłynął na powierzchnię. No w przypadku Kisho nic się nie stało. Generalnie raczej możemy się tego spodziewać. W przypadku Admire nic się nie stało. Dlaczego możemy się tego spodziewać? Dlatego, że kwasy same w sobie raczej odtykają powłoki. Kwasy, podobnie jak Waterspot Removery, będą działać tylko korzystnie na te powłoki, usuwając z ich powierzchni jakieś osady mineralne, waterspoty i tak dalej. Więc tutaj nie spodziewamy się żadnych nieprawidłowości i tak też właśnie to miało miejsce. Jeżeli chodzi o test chemiczny, sami ocencie, jak to zadziałało. Oczywiście moglibyśmy tutaj wziąć jakieś naprawdę porządne środki do wręcz usuwania powłok, ale nie o to chodzi. Chodzi o takie realia domowe, garażowe. Sami sobie mniej więcej przełóżmy to na ilość takich aplikacji alkoholu, zasady, kwasów. I mniej więcej będziemy wiedzieć, że po roku, jeżeli to odpycha najintensywniej, to po roku jest szansa, że to jeszcze będzie działać. Po roku w innych powłokach, czy to będzie miało prawo działać? To jest taka moja analogia, taki mój tok myślenia i gdzieś sprawdza się on fizycznie w boju. Oczywiście sama trwałość powłok jest uzależniona od tego, jak to dba, ile jeździ, gdzie garażuje, gdzie myje i tak dalej, więc nie jest to test zero-jedynkowy, ale mniej więcej pokazujący zakres pracy, działania i tak dalej. Ja natomiast jeszcze mam dla Was ostatni test, będzie to odporność na zarysowania. Weźmy sobie jakiś przyrząd metalowy do porysowania powierzchni. Zobaczymy, która powłoka, czy są jakieś różnice, która powłoka poradzi sobie najlepiej. Ja natomiast przejdę do odtłuszczenia. Weźmy sobie znowu alkohol izopropylowy 50%, odtłuścimy powierzchnię i finalnie będziemy sobie rysować, sprawdzając, czy twardość, na przykład jak w XPL-u, która jest najwyższa dla tych powłok, będzie przekładała się na ograniczenie powstawania zarysowań. Być może nie mamy tutaj warunków, które byłyby w stanie pokazać idealne właściwości tej powłoki, no ale spróbujemy jakkolwiek to wywołać, wyłaniając, jeżeli takie różnice w ogóle będą, na powierzchni. No i tyle. Taki jest plan, takie jest założenie. Także powierzchnię mamy praktycznie przygotowaną. Idę po moje narzędzie zbrodni. Będziemy sobie rysować. Sprawdzimy, czy faktycznie przekłada się to jakkolwiek na ochronę przed zarysowaniami. Słuchajcie, do odporności na rysy użyjemy takiej szczoteczki, którą testujemy na PPF. Pomimo, że to jest metalowe, jest to w miarę delikatne, nie jest to jakieś przesadzone. Na pewno jest to delikatniejsze od gąbki kuchennej. No i będziemy sobie delikatnie rysować powierzchnię, także Wy przechodzicie na zbliżenie kamery, a ja będę testować tutaj na powierzchni po kolei. Słuchajcie, mamy tutaj Kisho SI811, jedna warstwa plus booster. No powierzchnia dosyć intensywnie się rysuje, słuchajcie, nie stosuję tutaj praktycznie żadnego docisku. Robię to, można powiedzieć, siłą grawitacji. Powłoka dwuwarstwowa, bez różnicy, rysuje się bardzo. Czy jest różnica między panelem, który nie był zabezpieczony, czyli tutaj od tasiemki. Różnicy nie ma. Jedziemy Clintil Admire. Wjeżdżamy sobie na tasiemkę, wjeżdżamy sobie na powłokę. Różnic nie ma między jedną warstwą a brakiem zabezpieczenia. Tutaj tam, gdzie jest tasiemka, dwie warstwy. Słuchajcie, wiem, że tam kamera szybko jeździ, że możecie nie dostrzec wszystkiego, tak jak splanujemy. Natomiast chodzi o relację moją, którą Wam przedstawiam. Dwie warstwy Clintil Admire. Nie ma żadnej różnicy między zabezpieczoną powierzchnią a niezabezpieczoną, czyli to narzędzie jest zdecydowanie za mocne do testu rysowania dla Clintil Admire. W XPL Fusion Plus to jest powłoka najtwardsza i tu jestem bardzo mocno ciekawy, czy jakiekolwiek różnice odnajdziemy. Słuchajcie, czy są tu różnice w samej rysie, w ilości tych rys? Na jednej warstwie różnic nie dostrzegam. Przykro mi bardzo. Dwie warstwy. Sprawdźmy sobie, czy tutaj jakkolwiek to wpłynie. Jeszcze spróbujemy sobie użyć innego narzędzia.
Okej, w dwóch warstwach różnic nie widzę niestety. Spróbujemy sobie jeszcze to wygrzać, bo powłoki niektóre mają właściwości samoregenerujące. Ultra Coat. Rysuje się, nie ma w ogóle porównania. Dwie warstwy, to samo. Deturnera myślę sobie ominiemy, bo to jest raczej oczywiste. Słuchajcie, biorę opalarkę, ustawiamy sobie 290, podgrzejemy, zobaczymy, czy któraś z powłok będzie chciała zrzucić z siebie te rysy. Sam lakier również ma właściwości, no proszę bardzo, udało się wygrzać te rysy. Rysy zniknęły pod wpływem opalenia ich. Także być może jest to właściwość ceramiki, być może jest to właściwość lakieru. Piszcie w komentarzach, co uważacie. Natomiast tutaj rys się pozbyliśmy. Jedna warstwa, przepraszam, na dwóch warstwach, jedna warstwa. Rysy znikają. Czyli nieważne, czy jedna, czy dwie warstwy, rysy znikają. No, mam wrażenie, że tutaj troszeczkę więcej tych rysek zostało. Przy dwóch warstwach jednak tych rysek zrzuciliśmy więcej. Czyli albo kisza będzie mieć właściwości samoregeneracji, albo będzie to właściwość lakieru. Jak myślicie? Właściwość lakieru, dlatego że już widzę na etapie tam, gdzie była taśma i powłoki nie było, też rysy znikają. No ale dobra, sprawdzamy dalej. Mamy tutaj Clintle Admire, powierzchnia bez powłoki, wszystko zniknęło. Na Clintle Admire, czy nam znikną te ryski? Znikają, jak najbardziej. Czyli widać, że powłoka tutaj będzie współgrała z samoregeneracją lakieru. Jest szansa, że na słoneczku ta powierzchnia nie jest jakoś bardzo gorąca. Mam wrażenie, że w lato lakier podobną temperaturę osiąga. Na słoneczku te rysy są w stanie się wygrzać. No i dobra, wszystkie rysy zniknęły. Jedziemy teraz tą pierwszą warstwę. No jako, że to są właściwości lakieru, no to tutaj nie możemy tego jakkolwiek uznać dla powłok. Są powłoki, które też mają takie właściwości, ale przeważnie są one kierowane właśnie, dyktowane właściwościami lakieru. Jak widzicie, lakier też po podgrzaniu, tam gdzie jest tasiemka, rysy znikają. Nie wiem, czy widać to na kamerze. Spróbujemy dostosować tak kadr i kąt kamery, żebyście to zobaczyli już nie patrząc na jaką to powłokę, dlatego że siłą rzeczy powłoka tutaj specjalnie dużo nie wpływa na znikanie się tych rys. Na zmatowienie nie wpłynęło, czyli rysa, którą zrobiliśmy naszym narzędziem, po prostu była bardzo płyciutka, lakier się delikatnie zasklepił pod wpływem temperatury. I to samo dzieje się z każdej powłoki, czy bez powłoki, więc tutaj ten test niestety dla każdej z powłoki, pomimo różnych twardości, jest dokładnie taki sam. Jeszcze sprawdzimy na ultrakołcie, żeby wszystko było na 100% zweryfikowane. Tak samo rysy znikają z powierzchni. Ok, jeszcze podwójna warstwa, Ultra Coat Magnite. Rysa znika zarówno z elementu, który nie był zabezpieczony, czyli pod taśmą, jak i z elementu, który był zabezpieczony taką powłoką. Także jeżeli ktoś Wam zaoferuje powłoki, które się nie rysują i będą się samodzielnie regenerowały, zwróćcie uwagę na to, że lakiery również mają takie właściwości. Nie wiem, jak mógłbym wykonać jeszcze test rysowania się tej powierzchni. Myślę, że dobierzemy sobie jakąś starą ściereczkę. Spróbujemy wywołać jakieś takie rysy po prostu wzdłużne z nieprawidłowej eksploatacji. I finalnie zweryfikujemy, czy któraś z tych powłok radzi sobie z tym lepiej. Także dajcie mi jeszcze chwilę, spróbujemy coś wymyślić. No i zrobimy ostatni test. Dobra, słuchajcie, wymyśliłem. Wziąłem sobie Workstaffa, taki bardzo twardy pędzel, który u nas służy do czyszczenia jakichś takich mocno zagiżdżonych powierzchni. No i zobaczymy, czy on finalnie na coś wpłynie. Tego Wam pod kamerą nie pokażemy. Są to za drobne rysy, ale tutaj mogę już testować. Ryski powstają, są to drobne ryski, ale powstają równie dobrze na powłoce, jak i tam, gdzie powłoki nie ma. Clintle Admire. O! Tu jest, przyznam szczerze, na podwójnej warstwie tak ślisko, że mam wrażenie, że tych rysek powstaje mniej. Próbuję to jednakowo, z jednakową siłą pędzelkować i mam wrażenie, że tych rysek na podwójnej warstwie jest mniej, ale mimo wszystko rysy powstają. X-Pel. No X-Pel tak jak powstaje
rysa na powłoce, tak powstaje na elemencie bez powłoki. Czy dwie warstwy na coś wpływają? Niespecjalnie. Ultra Coat. Rysuje się dwie warstwy. Również się rysuje. Są to bardzo drobne ryski, tak jak powiedziałem. Dobra, deturner. Pierwsze przeciągnięcie nie powodowało żadnych rys, ale kolejne powodują zarysowania. Tych rysek Wam nie pokażę, bo mimo wszystko są one zbyt płytkie, są one zbyt małe, żeby Wam je próbować... Także to musicie mi uwierzyć na słowo. Żadna z powłok nie ma funkcji ochrony przed rysami. Te przynajmniej, które mieliśmy okazję testować. Są oczywiście powłoki, które rzekomo takie funkcje mają. Jeżeli chcecie, piszcie w komentarzu. Od Was zależy, czy taki test wykonamy. Tym materiałem dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taki test w jakikolwiek sposób Wam się przyda. Pomoże Wam odnaleźć się i zdecydować, którą powłokę dla siebie wybrać, dla swojego samochodu czy dla Waszych klientów. Ja swoje spostrzeżenia mam, zachowam je, pozwólcie, dla siebie. Wy sami zweryfikujcie opinią, którą mogliście zobaczyć. Jeżeli oczywiście macie jakieś obiekcje co do testu, piszcie w komentarzach, po to ta sekcja jest. Byle z kulturą, byle z jakąś rozwagą i z jakimś standardem takiej kultury osobistej. Będę bardzo to doceniał. Osoby, które nie będą chciały się utrzymać w tej konwencji kultury, będą po prostu banowane w komentarzach. Nie mam zamiaru psuć sobie i innym humoru. Takie są zasady, jest to kanał mój. Mimo wszystko możecie krytykować, że jestem troszeczkę zbyt ofensywny, ale mimo wszystko pozwólcie, że po prostu będę w czystym i świętym spokoju realizował swoją pracę, która jest moją pasją przy okazji. Jeżeli się podobało, wyłapkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych materiałach. Producentom, którzy wysłali produkty, dziękuję bardzo za udział i do zobaczenia. Cześć.